Rodzi się dziecko. Rodzi się dziecko, bo zostało na ziemię wysłane pod postacią duszy przez Boga. Boga, który wie, że jest to dusza, która jest czysta, nieskalana i może narodzić się w dziecku. Jeśli dusza byłaby w jakikolwiek sposób zła, to Bóg nie wysłałby jej, żeby narodziła się w postaci dziecka. Więc dziecko, które się rodzi, jest wierzące w Boga i Bóg wierzy w to dziecko i dobroć tego dziecka. Dziecko jest czyste, czyste jak kartka. I od nas zależy, jak dziecko będzie dalej wierzyło w Boga. Czy dalej dziecka wiara będzie stuprocentowa. I kiedy dziecko dorasta, potrzebuje oczywiście naszej nauki, nas, rodziców, najbliższej rodziny, znajomych. Czy też często dzieci są posyłane do różnych religii. I przypominając sobie ostatnią wieczerzę choćby Jezusa, który niegdyś chodził po ziemi i głosił Słowo Boże, przekazywał nam, co mówi Bóg, możemy sobie przypomnieć, że jedną rzecz, która została nam przekazana, to byśmy szli, głosili Słowo Boże. To zostało przekazane oczywiście do osób, które były z Jezusem i spożywały ostatnią wieczerzę. Ale to nie zostało przekazane do tylko i wyłącznie tych osób, czy wybranych osób, które teraz są w różnych religiach. To zostało przekazane do nas wszystkich, do nas wszystkich dorosłych, do nas wszystkich wierzących, żebyśmy my wszyscy, ja, ty, jako rodzice, jako rodzina, jako znajomi, żebyśmy byli nauczycielami, jak najlepszymi nauczycielami dla nowonarodzonych dzieci, dla dorastających dzieci, żebyśmy szli i nauczali. Żebyśmy nauczali również siebie, między sobą. Żebyśmy mogli jak najlepiej jeszcze nauczać nowonarodzone dzieci. Po to, żeby dzieci, które mają wiarę w Boga stuprocentową i Bóg zawierzył dzieciom, wysyłając ich na ziemię, po to, żeby nie odchodziły od tej wiary, jak nam się zdarza odchodzić w dorosłym życiu. Odchodzić od wiary. I żeby dzieci, które wyrosną w tej wierze, przekazywały te nauki dalej następnym dzieciom, następnym pokoleniom. Więc bądźmy tymi nauczycielami i dla siebie, i dla dzieci, i dla Boga. Boga, który
Chcę, byśmy głosili Jego słowo. My, wszyscy na świecie, bez wyjątku. Bo żyjąc zgodnie z Bogiem, żyjemy w dobroci, dostatku i bez cierpienia. Żyjemy w świetle Boga.